Urząd Skarbowy w Suwałkach przygotowuje się do reformy administracji, która wejdzie w życie już od przyszłego miesiąca. Działający na trzech niezależnych od siebie pionach, podatkowym, celnym oraz kontrolnym, fiskus zostanie skonsolidowany i przekształcony w Krajową Administrację Skarbową. Urzędy celne przekształcą się w celno-skarbowe. Urzędy kontroli skarbowej i ich delegatury zostaną zlikwidowane i włączone w skład Urzędu Celno-Skarbowego. Zgodnie z ustawą szefem KAS podlegającym ministrowi finansów będzie wiceminister finansów powołany przez premiera. Urzędy skarbowe natomiast pozostaną w tej formie, w jakiej dotychczas funkcjonowały, z tym, że przejmujemy zadania związane z poborem podatków importowych, podatków akcyzowych, opłaty paliwowej, podatków od kopalin i opłat należności celnych. Będziemy to egzekwować i po prostu przyjmować deklaracje, obsługiwać podatników. Jak generalnie zadaniem urzędów skarbowych jest w dalszym ciągu obsługa podatników. Urzędy celne mają zajmować się pracą na granicy oraz kontrolą, czyli przyjmują zadanie urzędów kontroli skarbowej. Urzędy kontroli skarbowej ulegają likwidacji. Dotychczasowe czapy wojewódzkie, czyli izby skarbowe i izby celne zostaną połączone w izby administracji skarbowej. Ministerstwo Finansów zmiany uważa za konieczne, ponieważ rozproszenie podległych mu służb utrudnia spójne i skuteczne wykonywanie zadań. Cała ta reforma ma na celu usprawnienie działania dość rozbudowanej struktury administracyjnej tego tak zwanego fiskusa i ma na celu uproszczenie pewnych procedur i doprowadzenie do tego, że tak jak pani redaktor zauważyła, żeby nie dochodziło do podwójnych kontroli, żeby organy nie wchodziły sobie w kompetencje i żeby nie było tak, że jedna kontrola wychodzi, a druga kontrola wchodzi. Więc tutaj te sytuacje znikną i nie powinno być z nimi problemu. Na pewno dojdzie do pewnego uproszczenia sposobu załatwiania swoich spraw podatkowych, tak przynajmniej jest w założeniach. Ta administracja również zgodnie z założeniami Ministerstwa Finansów powinna być tańsza w utrzymaniu, czyli koszty funkcjonowania administracji będą mniejsze. Czy to pociągnie za sobą zwolnienia etatowe? Trudno w tym momencie powiedzieć. Tak ministerstwo obiecuje, twierdzi, że zwolnień nie będzie, będą odejścia na emeryturę w sposób naturalny. I 1 marca zacznie funkcjonować ta nowa Krajowa Administracja Skarbowa i wtedy przekonamy się już na żywym organizmie, jak to naprawdę funkcjonuje. Zmiany mają być przeprowadzone w taki sposób, aby podatnik ich nie odczuł. Kasy mają działać zgodnie z konstytucją biznesu, czyli między innymi zgodnie z zasadą, iż to, co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone. Urząd nie może też nakładać na podatnika nieuzasadnionych obciążeń i żądać chociażby dokumentów, którymi już dysponuje.